Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszę, że mój ranking 80 polskich płyt winylowych, moich ulubionych, cieszy się takim zainteresowaniem. Pora na zagranicę. Tutaj naprawdę jest tego sporo. Wybrałem ze swojej kolekcji 120 najważniejszych dla mnie płyt, które mogą się póki co dla mnie nie kończyć, bo cały czas wiadomo, że coś do kolekcji dochodzi. Lecimy alfabetycznie. Znowu się zanosi na dość długi odcinek. Serdecznie zapraszam. Jakie płyty wybrałem jako dla mnie najważniejsze póki co, te, które posiadam w swojej kolekcji? Zobaczcie sami. Na pewno, idziemy oczywiście alfabetycznie, tak jak poprzednio. Na pewno jedną z płyt, która może się dla mnie nie kończyć, to album Metal and Heart grupy Accept. Dla mnie absolutne arcydzieło. To klasycy, jeżeli chodzi, obok oczywiście grupy Scorpions, na niemieckim rynku. Bardzo lubię Accept, aczkolwiek nie mam za wielu ich płyt, raptem 3. Natomiast Metal Heart, wydaną w roku 1985, uważam za ich najważniejszy album. Jeżeli chodzi o australijskie podwórko i oczywiście grupę AC/DC, tutaj wybór dla mnie jest oczywisty. Ostatni album z Bonem Scottem, Highway to Hell, to są płyty, tak jak mówię, które mogą się dla mnie nie kończyć. I pierwsza z Brianem Johnsonem, Back in Black. Tych płyt mogę słuchać na okrągło. I ten wybór też właśnie w pewien sposób, mam nadzieję, że pokażę Wam, jak zróżnicowanej muzyki słucham i że style tutaj są naprawdę bardzo, bardzo różne. Lata 80. Norwegia, zespół AHA. Dla mnie ich najważniejszą płytą jest ich trzeci album Stay on These Roads, ze względu na przepiękny utwór tytułowy. Przyznam się, że przez kilkanaście lat nie wiedziałem, kto wykonuje utwór Stay on These Roads, i pamiętam, jak w radiu czasami pojawiała się ta piosenka, piękna ballada, to na Kasprzaku czy na czymkolwiek nagrywałem chociaż fragment tej piosenki. Jeżeli chodzi o kolejną grupę, konkretnie o Alan Parsons Project, no to za absolutnie szczytowe dzieło uważam ich debiut, jego debiut. To płyta Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe. Jedyna zresztą wydana przez wytwórnię Harisma Records, później była to Arista. Dlaczego wybieram tę płytę? Z prostego powodu. Wiadomo, że Alan Parsons współpracował przy takich arcydziełach grupy Pink Floyd jak Atom Heart Mother czy The Dark Side of the Moon, i ta właśnie pierwsza płyta jego zespołu The Alan Parsons Project jest bardzo Pink Floydowa. Dlatego jest jedną z płyt, która może się dla mnie nie kończyć. Następna rzecz, pierwsza płyta, którą w ogóle usłyszałem i zakochałem się od pierwszego odsłuchania. Alphaville, Forever Young. To dla mnie naprawdę bardzo ważna płyta, kojarząca mi się z bardzo wczesnym moim dzieciństwem. Następna rzecz, drugi album grupy Alphaville, Afternoons in Utopia. Tutaj bardzo rzadkie amerykańskie wydanie firmy Atlantic. Ta płyta również jest bardzo udana, dlatego że ma tutaj takie klasyki jak Jerusalem, Dance With Me czy The Voyager. Nie jest może tak spójna jak Forever Young, ale ma naprawdę, zawarte są na niej naprawdę wielkie przeboje. Coś bardziej ambitnego. Aphrodite's Child 666 to projekt Vangelisa i Demisa Roussosa. Te płyty, które pokazuję, one oczywiście wszystkie znajdują się na moich playlistach. Natomiast to już jest płyta, na którą warto się, należy się wręcz skupić. Bardzo rzadki temat, jeżeli chodzi o wydanie epokowe, natomiast płyta naprawdę warta polecenia.
Znowu jesteśmy w latach 80. Grupa Bad Boys Blue, bardzo poszukiwana w Polsce. Tutaj miałem pewien problem, dlatego że mając ich w tej chwili 7 albumów na półce, zastanawiałem się nad albumem, który byłby bardzo spójny i do którego naprawdę bardzo często wracam. Postawiłem na ich drugi album Heartbeat. Tutaj mamy oczywiście utwór tytułowy I Wanna Hear Your Heartbeat, Kisses and Tears My One and Only, czy Blue Moon. Ta płyta najbardziej do mnie przemawia, jeżeli chodzi o Bad Boys Blue, drugi album grupy zatytułowany Heartbeat. Następna rzecz. Po odejściu z zespołu Free, Paul Rodgers tworzy nową grupę, Bad Company. Jeżeli Bad Company, stawiam zdecydowanie na debiut. Album wydany w roku 1974, naprawdę z wielką dawką solidnego bluesa i to się chwali. Kolejna rzecz, czwórka z Liverpoolu. Też się zastanawiałem, ale postawiłem na dwie krańcowe płyty, tak naprawdę, w dyskografii Beatlesów, które mogą się dla mnie nie kończyć. Grupa The Beatles, oczywiście, płyta, którą nie mogę przestać słuchać. Debiut, Please, Please Me. Początek, bardzo takie rock'n'rollowe granie. Można by powiedzieć proste piosenki, aczkolwiek takie proste wcale one nie były. Please, Please Me na pewno stawiam na piedestale. Podobnie jak płytę, która zabrzmiała całkiem inaczej. To tak jakby te dwie płyty nagrały dwa zespoły. Równie ważną, bardzo ważną płytą dla mnie jest album Abbey Road. Tutaj już Beatlesi, The Beatles w całkiem innym, że tak powiem, wydaniu. No ale nie mogę się oprzeć takim utworom jak Come Together, Something, Here Comes the Sun, czy oczywiście Oh Darling. Bardzo ważna również dla mnie płyta. Następna rzecz. Black Sabbath. No Black Sabbath, moi drodzy. Kultowy, unikatowy box. A w nim cztery pierwsze albumy. Tyle się tego zebrało. A cztery pierwsze albumy uważam za najlepsze. Natomiast co do czwórki, mógłbym jeszcze dyskutować. Natomiast pierwsze trzy. Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath Paranoid i Black Sabbath Master of Reality. Absolutna klasyka. Tutaj pierwsze cztery albumy, bardzo rzadki temat. I znowu z ciężkiego Hard and Heavy wracamy do lat 80. Jeżeli chodzi o projekt solowy, bo tak to należy nazwać, Dietera Bolena, odpowiedzialnego za założenie grupy Modern Talking, czyli grupę Blue System, najwyżej cenię ich pierwszy album Walking on a Rainbow. To było jeszcze bardzo w stylu Modern Talking i dopiero na nieszczęście dla mnie w drugiej połowie lat 90. Dieter Bohlen zaczął zmieniać styl, ale to jeszcze naprawdę mieści się w tym kanonie takiej muzyki, z którego go znamy. Grupa Bon Jovi. Dla mnie najważniejszy album to zdecydowanie New Jersey. Dlaczego? A dlatego, że mamy tutaj jeden z moich ulubionych utworów, Born to be my baby, który był wielkim, wielkim hitem. Muzyczny kameleon. Człowiek, który potrafił się dopasować do panującej mody, ale mimo wszystko szedł własną drogą. David Bowie. Którą płytę uważam za najlepszą, moim subiektywnym zdaniem? Album Let's Dance. Za utwór tytułowy i za piękny utwór China Girl. China Girl, dla mnie piosenka z tej płyty specyficzna, dlatego że powiem tak z prywatnego życia, kiedy 6 lat temu jechałem na porodówkę odebrać żonę i syna, w radiu właśnie wybrzmiewał utwór China Girl i tak mi się to utkwiło po prostu w pamięci. No dlatego płyta Let's Dance Davida Bowie jest dla mnie podwójnie ważną. Moi drodzy, następna rzecz, płyta bardzo rzadka na rynku wtórnym. Płyta, z której utworem tytułowym
pożegnał się z widzami Tomek Beksiński. Płyta naprawdę ciężka do zdobycia, ale kolejna z tych, które dla mnie mogą się nie kończyć. Camel, Stationary Traveler. Stationary Traveler to nie tylko utwór tytułowy, ale ma naprawdę kilka naprawdę rewelacyjnych utworów, chociażby takich jak Pressure Points, który tą płytę otwiera, oczywiście utwór tytułowy czy West Berlin. Generalnie rzecz biorąc, jako całość brzmi to wyśmienicie. Sporo będzie w tej zagranicy na temat Dietera Bohlena, dlatego że teraz artystka ukrywająca się pod pseudonimem Cissy Catch, naprawdę nazywa się Caroline Müller i jej pierwsza płyta. 8 kompozycji skomponowanych i napisanych przez Dietera Bohlena dla byłej wokalistki grupy Optimal. Tutaj, moi drodzy, 'Cause You Are Young, I Can Lose My Heart Tonight, One Night's Not Enough, Strangers By Night, Jump In My Car. Klasyka. Klasyka. Bardzo lubię i często wracam. Moi drodzy, jeżeli chodzi o jedną z legend gitary, gitarzystę, który zaczynał właściwie swoją karierę w grupie The Blues Breakers Johna Mayala, potem założył własną grupę Super Trio, tak zwane super grupę właściwie Cream, o której za chwilę. Potem był członkiem grupy Blind Faith, a od 70 roku prowadzi karierę solową. Eric Clapton. Jeżeli chodzi o Erica Claptona, dla mnie najlepszą płytą jest Slow Hand. Za piękny cover z repertuaru J.J. Cale'a utwór Cocaine i wspaniałą balladę Wonderful Tonight. Album Slow Hand uważam za najlepszy album Erica Claptona. Kolejny bardzo charakterystyczny muzyk i wokalista z charakterystyczną chrypką. Joe Cocker. Jeżeli chodzi o Joe Cockera, moim ulubionym albumem jest płyta Night Calls, wydana w roku 1991 ze względu na piękną tytułową balladę. Bardzo lubię tę płytę. Kolejny artysta z mojego dzieciństwa. Znany głównie jako perkusista, a później wokalista grupy Genesis, Phil Collins. Jeżeli chodzi o Phila Collinsa, najwyżej cenię sobie album Bad Seriously. Tutaj ciekawostka, dlatego że płyta nieodfoliowana od roku 1989, oryginalne pierwsze tłoczenie firmy Vea. Dlaczego ta płyta? Jeszcze powiem taką ciekawostkę. Dlatego, że na tej płycie znajduje się m.in. mniej znany, a wspaniały utwór All of My Life. Była to pierwsza piosenka, którą jako bodaj chyba 10-latek zaśpiewałem publicznie. No i wspomniany Cream, w którym grał Eric Clapton, oprócz tego oczywiście Ginger Baker i Jack Bruce. Tych dwóch panów już nie żyje, natomiast jeżeli chodzi o Cream, najwyżej stawiam oczywiście Disraeli Girls, ich drugi album wydany w roku 1967. Tutaj bardzo wczesne wydanie ATCO, wydanie amerykańskie. No i dwa klasyki, Strange Brew i Sunshine of Your Love, który również wykonywał na swoich koncertach po rozpadzie grupy Cream Jimi Hendrix. Moi drodzy, grupa, która istnieje do dzisiaj, niedawno wydała płytę. Które albumy, jeżeli chodzi o zespół Deep Purple, są moimi ulubionymi? Ja myślę, że wybór jest prosty. Wybrałem sobie tutaj dla mnie taką świętą trójcę, którą otwiera oczywiście pierwsza płyta składu Mark II, In Rock. Jest to wydanie amerykańskie na tak zwanej alejce, czyli Warner Bros. No i to jest kolejna płyta zdecydowanie, która może się dla mnie nie kończyć. Nie tylko dlatego, że jest tutaj Child in Time, ale mamy przecież kapitalny Spit King, mamy Blood Sugar, mamy Into the Fire, no i świetny singiel,
który nie wszedł na płytę, a został stworzony podczas tej sesji, utwór Black Knight. Następna rzecz od Purple, która się może dla mnie nie kończyć. Machine Head. Nie tylko Smog on the Water. Nie tylko Highway Star. Moi drodzy, ale przede wszystkim Space Truckin i myślę, że Maybe I Am a Leo. To są moje ulubione utwory z tej płyty. Następna rzecz. Jeszcze Purple. Oczywiście powrót. Perfect Strangers. Przepraszam bardzo, że zacytuję jednego czy dwóch moich widzów, którzy płytę Perfect Strangers uważają za gówno. Moi drodzy, dla mnie to jest naprawdę wartościowa płyta i dużo niżej stawiam na przykład wydany jako następny album House of Blue Light. Ja myślę, że to był naprawdę powrót najwyższych lotów, na jakich ich wtedy było stać. Dlatego Perfect Strangers tej płyty będę bronił. Depeche Mode, kolejny temat z mojego ulubionego podwórka. Też wzbudziłem sporo kontrowersji, twierdząc, że debiutancki album Depeche Mode Speak and Spell jest dla mnie najlepszą płytą. Ja swoich zdań nie zmieniam. Dlaczego? Dlatego, że ona była oparta jeszcze na stylu New Romantic. I naprawdę, gdyby się wsłuchać, to naprawdę jest tutaj kilka wartościowych utworów, takich jak New Life, Puppets, Dreaming on Me, Photographic czy Just Can't Get Enough. Ja wiem, skąd się bierze taka prześmiewczość, jeżeli chodzi o pierwszą płytę Depeche Mode, dlatego, że no niestety za pewne rzeczy odpowiadają stacje radiowe, które wbijają na siłę do głów słuchaczy single z danych albumów i może to po prostu w pewnym momencie obrzydnąć, ale to jest naprawdę wartościowa płyta. Natomiast ostatnią płytę Depeche Mode, którą uważam za ważną, taką klasyczną, jest oczywiście Violator. Mamy tutaj Enjoy the Silence czy Personal Jesus, ale nie tylko te dwa utwory, dlatego że po prostu jako całość jest to płyta wybitna. Moi drodzy, Mark Knopfler, czyli grupa Dire Straits. Co lubię najbardziej od Marka Knopflera? Oczywiście bardzo sobie cenię debiutancki album grupy Dire Straits. Nie tylko za Sultanów, ale mamy tutaj takie klasyki jak bardzo niedoceniony Six-Bladed Knife czy In the Gallery i przepiękne Wild West End. O to tutaj chodzi. Trzy piękne utwory. Natomiast mówię, prezentuję wam płyty, które mogą się dla mnie nie kończyć. Jeszcze jedną płytę Dire Straits bardzo lubię i tu wybór jest oczywisty. Brothers in Arms. Trzy wielkie przeboje, Money for Nothing, Walk of Life i utwór tytułowy i w Money for Nothing oczywiście gościnny udział samego Stinga. Grupa The Doors. I tu miałem problem, tu mam takie przeciekawe wydanie. W jednym gatefoldzie dwie płyty, jedynka i Strange Days. Oczywiście wziąłem to z tego względu, że jest tutaj pierwsza płyta. Pierwsza płyta bardzo mroczna momentami, a dwa moje ulubione utwory z tej płyty to End of the Night i oczywiście The End. Natomiast jeżeli chodzi o Doorsów, jeszcze bardzo sobie cenię również ostatni album z Jimem Morrisonem, LA Woman. To już naprawdę bardzo dopracowana płyta, nie tylko ze względu na ostatni utwór, który Jim Morrison zaśpiewał z grupą The Doors, czyli przepiękny Riders on the Storm, ale mamy tutaj naprawdę wiele innych wspaniałych utworów. Ja wyróżniam jeszcze oczywiście Cars Hills by My Window, świetny blues i Love Her Madly, zdecydowanie. LA Woman. Litera E, moi drodzy, jak litera E, no to oczywiście elektryki, czyli ELO, Electric Light Orchestra.
Najwyżej cenię. Discovery? Ciężko, żeby nie. I oczywiście tytuł, który zawsze mylę. Don't Bring Me Down. Klasyk. Natomiast jeszcze wyżej, i tutaj tą płytę traktuję jako koncept album, jeszcze wyżej, może najwyżej, stawiam płytę Time. To jest kolejny album, który może się dla mnie nie kończyć. Bardzo Pink Floydowa płyta. Niezwykle klimatyczna. Litera E. Klasyka. Debiutancki album grupy Emerson, Lake & Palmer. Tutaj amerykańskie wydanie Kotylionu. Takie utwory, które, jak The Barbarian czy Knife Age, po prostu do dzisiejszego dnia wbijają mnie w ziemię, dlatego bardzo często wracam do tej wydanej w 1970 roku płyty. Następna rzecz, oczywiście dwójka, czyli Tarkus, Emerson, Lake & Palmer. Tutaj już bardziej suitowo, utwór tytułowy jest dla mnie wręcz absolutnym arcydziełem, jak i cała płyta. Później było już różnie. Kolejna grupa, na której się wychowałem i pierwszy egzemplarz, który miałem tej płyty, po prostu zarżnąłem. Trzeci album grupy Europe, The Final Countdown. Oczywiście oklepany do granic możliwości utwór tytułowy, ale mamy przepiękną balladę Carrie, mamy Rock the Night i mamy troszeczkę zapomniane Time Has Come. Time Has Come, również piękne. Grupa Eurythmics. Wybrałem składankę, dlatego że właściwie na dobrą sprawę brakuje mi tutaj tylko jednego utworu. Nie wiedzieć czemu na tej unikatowej, co by nie było, składance zabrakło utworu The Miracle of Love. Pojawił się on dopiero w wersji kompaktowej. Ta składanka wyszła w roku 1991 i jest dzisiaj sporym rarytasem. Należy pamiętać jeszcze przy tej składance Greatest Hits, że również wyszła ona w Polsce nakładem wydawnictwa MGM. Pozostajemy w latach 80. Fancy. Kolejny artysta, za którym zabijają się w Polsce. Dla mnie dwie najważniejsze płyty tego artysty, które mogą się nie kończyć. Kontakt i dwa klasyki. Bolero, Hold Me In Your Arms Again i oczywiście Lady of Ice. Pierwsze wydanie, wydawnictwo Metronom. I kolejna jego płyta, trzecia, Flames of Love. Jeszcze rzadsza, na rynku polskim jeszcze droższa. Tutaj już naprawdę same klasyki. Znowu oklepany do granic możliwości utwór tytułowy, ale mamy Moscow's Calling, mamy I Can Live Without You, Lonely Nights, mamy wspaniałego Bodyguarda, Spy in the Night czy China Blue. Naprawdę zestaw hitów. Dalej litera F, grupa Fleetwood Mac. I tak, to jest moja ulubiona płyta. Tango in the Night. Kolejna, która kojarzy mi się bez precedensu z dzieciństwem, a moim ulubionym teledyskiem wszechczasów jest teledysk do utworu Little Lies. I mamy oczywiście dwa kolejne wielkie przeboje, takie jak Seven Wonders i oczywiście Everywhere. Ulubiona kapela Ryśka Riddla, Free, no to jak Free, to oddechy do dechy mogę słuchać albumu Fire and Water. Nie tylko dlatego, że jest tutaj ich największy przebój, All Right Now, ale jest to dawka naprawdę solidnego blues rocka. Grupa Genesis, która zaczynała bardzo dobrze, bo zaczynała od rocka progresywnego, aby potem pójść troszeczkę w muzykę popową. Również w ich wypadku wybrałem taką dla mnie świętą trójcę. Pierwsza z tych płyt, którą uważam za jedną z najlepszych w dorobku Genesis, to oczywiście Foxtrot. Z tego względu, że ja bardzo lubię te progresywne, rozbudowane utwory, tak zwane suity. I tutaj mamy takiego reprezentanta.
Utwór Kolacja gotowa, Supper's Ready, 22,5 minuty ostrego odjazdu. Genesis, Foxtrot. Kolejny klasyk dla mnie, wyprzedając Anglię na funty, Sailing England Bound a Pound. Ale tą płytę już należy traktować całościowo. Mimo tego, że znajdują się tutaj utwory troszeczkę krótsze, to całość naprawdę jest bardzo, bardzo zgrabna. I album dosyć rzadki, już bardzo popowy, ale poszukiwany. Wydany w roku 1991, album Weekend Dance. I trzy największe klasyki dla mnie z tego albumu, które są bardzo często grane również w radiu. No Son of Mine, Jesus He Knows Me i I Can Dance. Bardzo lubię tą płytę. Geniusz gitary, bez którego nie byłoby tego, co jest obecnie. Jimi Hendrix. Przyznam się, że moim ulubionym albumem Jimiego Hendrixa jest Electric Ladyland, ale ze względu na to, że tej płyty nie mam, postawiłem na debiut Are You Experienced. Are You Experienced to jest wydanie International, jest to wydanie australijskie w okładce amerykańskiej. Wersja brytyjska miała tą okładkę tak zwaną żółtą, ja mówię psychodeliczną. No tutaj mamy absolutne popisy Jimiego Hendrixa. Od bluesa Red House po takie klasyki jak Foxy Lady, czy chociażby pierwsza próba puszczenia taśmy od tyłu w utworze tytułowym. Geniusz. Grupa, którą wszyscy znają, która ma masę naprawdę bardzo dobrych płyt na swoim koncie, ale postanowiłem wybrać tylko jedną. Może dlatego, że za dzieciaka pamiętam, że ta płyta była w domu i to dokładnie w tym wydaniu, który zaprezentuję. Grupa Iron Maiden. Jeżeli chodzi o Iron Maiden, stawiam na Power Slave. Może dlatego, że na gramofonie Bambino z kumplami zażynaliśmy z tej płyty dwa pierwsze utwory, Aces High i Two Minutes to the Midnight. Tamten egzemplarz oczywiście nie przetrwał próby czasu, natomiast dla mnie album Power Slave jest zdecydowanie jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o dyskografię Iron Maiden. Od metalu do elektroniki, do geniusza elektroniki. Jean-Michel Jarre. Jeżeli Jean-Michel Jarre, to oczywiście Oxygen. Tym bardziej, że mamy tutaj pierwszy francuski press firmy. Ja zawsze muszę zajrzeć do środka. Pierwszy presik firmy Motors. Proszę bardzo. Tak wygląda pierwsze tłoczenie Oxygen. Bardzo lubię, tak jak powiedziałem, słuchać tej płyty przed snem. Następni w kolejce grupa Jethro Tull. No, ostatnio widzieliście, udało mi się zdobyć ich pierwszą płytę This Was, ale to nie jest dla mnie ich najważniejsza płyta. Za dwie najważniejsze płyty Jethro Tull uważam oczywiście Aqualung i tutaj też jest ciekawa rzecz, bo jest to tak zwany Pink Island. Bardzo proszę. Label bardzo pożądany. Jest to na pewno płyta Jethro Tull, która może się dla mnie nie kończyć, dlatego ją wybrałem. Klasyk. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Jethro Tull, gazetka, Thick as a Brick, kolejne arcydzieło. Janis Joplin, kolejna bohaterka tego odcinka, nagrała dla mnie aż dwie genialne płyty. Pierwsza z nich to drugi album i ostatni grupy Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills. Z takimi klasykami jak I Need a Man to Love, Summertime, Piece of My Heart czy Ball on Chain. To się naprawdę może dla mnie nie kończyć. Kapitalny głos, świetne psychodeliczne granie. No i to, no i płyta, która ukazała się niestety kilka tygodni po jej śmierci. Pearl, również geniusz. Movie Over, Cry Baby, Half Moon, A Woman Who Left Lonely czy
podarowany jej przez Chrisa Christophersona Mien Bobby Miesigi, czy zaśpiewany w totalnym pijackim widzie utwór Mercedes-Benz, naprawdę dodaje kolorytu i tamtej epoce, w której ta płyta powstała, a był rok 70., jak i po prostu całemu temu szaleństwu, które temu towarzyszyło. John and Vangelis to duet z połączenia oczywiście kolejnego geniusza naszej elektroniki Vangelisa i wokalisty grupy jest Johna Andersona. Wydali 4 płyty, z czego dla mnie najważniejszą jest ich druga płyta, The Friends of Mr. Cairo. Płyta polecona przez mojego wujka, brata mojej mamy i miał rację, bo ta płyta jest absolutnie genialna. Tu mamy jeszcze wydanie specjalne tej płyty, dlatego że ta wersja zawiera utwór I Will Find My Way Home. Przepiękny utwór, który podam ciekawostkę, kiedy 24 kwietnia 1982 roku ruszyła lista przebojów trójki Marka Niedźwieckiego, to właśnie I Will Find My Way Home było pierwszym numerem 1 w pierwszym wydaniu listy przebojów trójki. Wracamy do lat 80. Płyta, którą strasznie długo szukałem, ale w końcu jest. Uwaga, bo jest reedycja. W tej chwili pokazuję oryginał. Austriackie trio wykonujące muzykę Eurodisco, Joy i ich album Hello. Tak, na tej płycie mamy właściwie 3 kultowe ich numery. Tytułowe Hello, Touch by Touch i Valerie. Na imprezę płyta niezastąpiona. Unikat. Judas Priest. No to 2 płyty. Tradycyjnie British Steel za całokształt i nie tak dawno zdobyty przeze mnie Painkiller. 2 kapitalne płyty. Następna rzecz. King Crimson. A jeżeli chodzi o King Crimson, to wiadomo, Schizophrenic. Drugie amerykańskie wydanie na Pink Creamie tak zwanym, czyli Zielony Island. Moi drodzy, no co tu powiedzieć? Epitaph, 21st of the Sheets Old Man. Całość. Cudowna. Znowu trochę elektroniki. Płyta, którą kupiłem jako jedną z pierwszych swoich kaset. Koto Masterpieces. O, jak mam ochotę na elektronikę, to naprawdę też bardzo często ta płyta u mnie leci. Ale jak było Koto, to musiało powstać i Laserdance. I tak samo bardzo lubię ich pierwszy album Future Generation. Wydanie Zyx Records. Jeżeli chodzi o tego typu klimaty, to uważam, że Koto Masterpieces i Laserdance Future Generation to 2 najlepsze płyty z tego gatunku. Teraz pora na jeden z największych przekrętów. Tym bardziej ten przekręt teraz zdarzył się w Rosji. Podobna sytuacja była z grupą Milli Vanilli. Grupa Laskowy Maj. To 2 składy, gdzie jeden siedział w studiu, nagrywał płytę, a drugi jechał sobie w trasę koncertową. Potem oczywiście wybuchła z tego afera na całą Rosję i nagle grupa po prostu z wiadomych przyczyn przestała istnieć. Laskowy Maj. Tutaj oczywiście Bieluje Rozy, kolejny prywatkowy numer, robi największą robotę. Ale całość naprawdę, całości słucha się naprawdę bardzo przyjemnie. Od takiej muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej przechodzimy do absolutnego klasyka. Które albumy grupy Led Zeppelin uważam za najważniejsze? Oczywiście debiut. Płyta, która zmieniła tak naprawdę wszystko. Płyta, która zawiera jeszcze sporo coverów, ale zagrane już naprawdę po Zeppelinowemu. Genialny głos Roberta Planta. Bardzo ekspresyjna gra na bębnach Johna Bonama.
Świetna gitara Jimmy'ego Page'a i genialny motoryczny bas i organy Johna Paula Jonesa. To zespół wszechczasów. Nie ma co do tego dwóch zdań. Natomiast wybrałem jedynkę, ale tak naprawdę zastanawiałem się jeszcze nad wieloma innymi i powiedziałem sobie jedno, że najwyżej, jeżeli chodzi o Led Zeppelin, stawiam dwójkę. Tu już Who Lot of Love, Heartbreaker, czy kapitalny popis perkusyjny Moby Dick, gdzie swoje okienko ma John Bonham. Wiadomo, że dzięki temu ten utwór Moby Dick, instrumentalny, głównie perkusyjny, zainspirował Tadeusza Nalepę do tego, aby na albumie Karate nagrać utwór tytułowy. I również na środkowej części Karate, podobnie jak przy Led Zeppelin, również Józef Hajdasz tam miał miejsce dla siebie. No, nie było to przypadkowe, dlatego że Tadeusz Nalepa był wielkim fanem Led Zeppelin do tego stopnia, że potrafił powiedzieć, że po Led Zeppelin nie wydarzyło się nic, co mogłoby go w jakiś sposób zainteresować. Ale dwie pierwsze płyty Zeppelinów, jeszcze coś tutaj trzeba dorzucić. Czwórkę również bardzo lubię. Nie tylko dlatego, że jest tutaj Stairway to Heaven, ale mamy takie klasyki jak Black Dog, Rock and Roll czy When the Riff Breaks. Kompletnie nie pasuje mi tylko w tej płycie udział Sandy Denny, Sorry. I uważam, że taki utwór jak Going to the California czy The Battle of Everywhere, o ile dobrze pamiętam, mogli sobie spokojnie odpuścić. Najważniejszy członek grupy The Beatles, John Lennon. Jeżeli chodzi o Johna Lennona, zdecydowanie dwie płyty. Tym bardziej, pierwszy brytyjski press, oczywiście płyta Imagine, za utwór tytułowy, przy którym ostatnio jest wielka afera, tak naprawdę o nic. Po prostu jak zwykle tekst tego utworu został źle zinterpretowany i niech tak zostanie, po prostu nie będę się na ten temat wypowiadał. Genialny utwór tytułowy i moje kochane Jealous Guy. To są dwie piękne ballady z tego albumu. Super. I bardzo ważną płytą Johna Lennona dla mnie również jest płyta Double Fantasy. Double Fantasy to album, który zostawia u mnie pewnego rodzaju niedosyt, dlatego że widać było, że jak na rok 80. John Lennon zaczął zmieniać styl i tak naprawdę zawsze kończąc słuchać tę płytę, mam znak zapytania, jak i każdy z nas, kto oczywiście kocha Beatlesów, kocha Johna Lennona, co byłoby dalej. Na pewno Lennon mógł sobie odpuścić przynajmniej na tak genialnej płycie jak Double Fantasy udział Yoko Ono, a jeżeli musiała już przy nim być, to lepiej, żeby nie śpiewała. Madonna też lubię. Też lubię. A najwyżej stawiam True Blue za Papa Don't Preach. Za Papa Don't Preach, True Blue i La Isla Bonita. Bardzo lubię tę płytę i warto wspomnieć, że również ukazała się polska wersja. Grupa Marillion. Jeżeli Marillion, ja wiem, tutaj są zdania podzielone. Jedni lubią Marillion z Fishem, drudzy lubią Marillion z Hogartem. Ja jestem zdecydowanie Fishowy, a jeżeli chodzi o Marillion, moją ulubioną płytą jest debiut. Jest debiut. Scrape for the Justice Tear. Dlaczego? Dlatego, że jest to najbardziej progresywna płyta w dorobku Marillion. Idźmy dalej. Bob Marley to artysta, za którym specjalnie nie przepadam, aczkolwiek mam kilka jego płyt. Ale mam też taką płytę,
w jego dorobku, która może się dla mnie nie kończyć. Notabene to składanka, ale składanka z naprawdę bardzo dobrze dobranym repertuarem. Co to może być? No tylko i wyłącznie Legend. Nie będę się wypowiadał na temat utworów tutaj zawartych, dlatego że naprawdę wybór utworów na tę składankę, a nie jest to taka składanka krótka, bo zawiera 14 utworów, jest naprawdę bardzo dobry i podejrzewam, że gdybym ja miał redagować tą płytę, to podejrzewam, że wybór utworów byłby dokładnie ten sam. Legend. Kogo mamy dalej? Dalej mamy, no cóż, Metallicę. Album Master of Puppets. Miałem ciężki problem, dlatego że bardzo cenię wszystkie trzy płyty pierwsze Metallicy, ale moja miłość do Metallicy zaczęła się oczywiście od Black Albumu, ale ta płyta też mi się kojarzy z dzieciństwem, dlatego że pamiętam, miałem sąsiada na 7 piętrze, ja mieszkałem na 8, gdzie pożyczył mi koncert Metallicy jeszcze na kasecie VHS, a później gdzieś przegrał mi na jakąś płytę typu CDR Compact Master of Puppets, no i po prostu odlot, no bo co tutaj można powiedzieć? Genialny instrumentalny Orion, epicki utwór tytułowy, płyta, tak jak mówię, zgodnie z tytułem odcinka, zagraniczne płyty, które mogą się dla mnie nie kończyć. Metallica, Master of Puppets. Następna rzecz. Król popu, któremu wiele zarzucano, tylko na szczęście ja nie wierzę w tego typu plotki, pogłoski. Tak samo nie wierzę, że ktoś go, była tam jakaś ostatnio afera, że ktoś go tam widział żywego, że ta cała jego śmierć została sfingowana. Mnie interesuje muzyka. I niech tak zostanie. Michael Jackson oczywiście. I trzy dla mnie jego najważniejsze płyty. Thriller za całokształt. Miałem, pamiętam, wydanie bułgarskie, które zarżnąłem. Tutaj jest wydanie Epica. Oczywiście Bed, które miałem na polskim wydaniu. No tutaj już naprawdę błysnął, bo takie kawałki jak Man in the Mirror, Dirty Diana, Smooth Criminal, czy Bed, czy oczywiście Liberian Girl, no to dla mnie absolutny klasyk. Tutaj również Epic. No i oczywiście płyta, która jest poszukiwana, ale moim zdaniem niedoceniona. Dangerous. Dangerous, a z tego albumu wybieram zdecydowanie trzy największe klasyki. Dla mnie Heal the World, Black or White, Who Is It i Give In To Me. Cztery niech będą. Dangerous. Jak zostajemy w tego typu klimatach, no to też trzeba wspomnieć o grupie, na której się wychowałem. Pamiętam, że mój ojciec miał jakąś piracką kasetę, kiedy podróżowaliśmy Fiatem 126P. Miał nagrany skądś pierwszy album grupy Modern Talking. The First Album. Pamiętam, że utkwiło mi w pamięci, kiedy po raz pierwszy usłyszałem utwór Diamonds Never Made a Lady i Lucky Guy. I właściwie do dzisiejszego dnia można o nich mówić wszystko. Można mówić, że to jest do dupy, że to jest popowe, kiczowate, nie wiem. Jeżeli ktoś ma do tego sentyment, a o gustach się nie rozmawia, to naprawdę ciężko będzie przekonać, jeżeli wiadomo, że praktycznie całe lata 80. kojarzą mi się z dzieciństwem. Tego się słuchało, jak to się mówi. Kolejny niedoceniony moim zdaniem gitarzysta. Gary Moore. Wybór mógł być tylko jeden. Aczkolwiek mam te najważniejsze jego płyty i też się zastanawiałem, którą wybrać, ale postawiłem oczywiście na Still Got the Blues, na balladę wszechczasów. To polskie wydanie,
nakładem polskich nagrań w okładce laminowanej. Genialna płyta od początku do końca. Trochę grunge'u. Jak grunge, to może być tylko jedna płyta. Kompletnie mnie nie interesuje, że większość będzie uważała, że jest przereklamowana. Przereklamowana jest przez krytyków muzycznych, którzy osławili tą płytę, ale rzeczywiście takiego nowatorskiego podejścia jak na tamte czasy nie można jej odmówić. Nirvana, Nevermind. Kolejna z płyt, która się może dla mnie nie kończyć. Ja wiem, Smells Like and Spirit, ale mamy tutaj naprawdę parę niedocenionych, fajnych utworów. Lithium, Poly czy Something in the Way. Chociaż moje ulubione In Bloom również, czy Come As You Are. Smells został mi po prostu, normalnie mówiąc, obrzydzony. Chris Norman. Tak, bardzo lubię tego pana, a szczególnie jego drugi album Some Hearts Are Diamonds. Z tego względu, że 7 na 10 kompozycji na tą płytę napisał Dieter Bohlen. W Polsce można to znaleźć na rosyjskiej melodii, ewentualnie bułgarskim Balkantonie. Natomiast tutaj mamy pierwsze tłoczenie Hanzy. I rzeczywiście ta płyta druga solowa Chrisa Normana, wokalisty grupy Smokey, aż kipi od kompozycji Dietera Bohlena. Tu mamy Some Hearts Are Diamonds, Hunters of the Night, Midnight Lady, Love for Sale. Kapitalna płyta, do której naprawdę często wracam. Kolejny geniusz elektroniki, który potem poszedł w okres piosenkowy, ale początek miał bardzo dobry i ten album naprawdę jest już dzisiaj absolutnym kultem. Mike Oldfield. Tubular Bells. No nie może być inaczej. Zgasić światło, zapalić świecę, dobrego drinka i delektować się. Następny duet z lat 80., który ja sobie cenię, aczkolwiek też mają panowie przegwizdane od jakiegoś czasu, dlatego że jeden z nich dokonał coming outu. A co to kogo obchodzi? Zajmijmy się muzyką. Pet Shop Boys. Jeżeli chodzi o Pet Shop Boys, zdecydowany mój numer jeden album Actually. Actually od początku do końca. Rent, It's a Sin, Hurt, czy One More Chance, Shopping. Genialni. Nad tą grupą się zastanawiałem, dlatego że bardzo ich lubię i cenię i bronię każdej ich płyty. Ale powiedziałem sobie jedno, że no niestety do odcinka tego typu trzeba wybrać przynajmniej jedną. I naprawdę było mi bardzo trudno. I płyta tego zespołu, która może się dla mnie nie kończyć, też możecie mówić, że przereklamowana, że w jakiś sposób przewidywalna. Ja to naprawdę bardzo lubię. Widziałem i film, i uważam, że muzyka również jest ponadczasowa. Pink Floyd. The Wall. Nic tutaj właściwie nie trzeba dodawać. Album wszechczasów. Grupa The Police. Grupa The Police pod wodzą oczywiście Stinga. Dla mnie pięknym pożegnaniem i najlepszą płytą jest oczywiście Synchronicity. I to jest kolejna płyta, której prezenterzy radiowi zrobili krzywdę, a teraz się śmieją, że dzięki piosence Every Breath You Take Sting do końca życia nie musi nic robić. Nie, Sting udowodnił solowo, że naprawdę ma jeszcze wiele wspaniałych utworów. A nie należy zapominać o takich klasykach z repertuaru Police jak The Do-Do-Do, The Da-Da-Da, czy oczywiście Roxanne. The Police to nie tylko Every Breath You Take, to wina radia, że puszczają w kółko jedno i to samo. Królowa
Też się zastanawiałem, bo to kolejna grupa, której bronię każdej płyty, ale zdecydowanie też zadziałał tutaj sentyment. To też jedna z pierwszych kaset, którą sam sobie kupiłem. Queen, jeżeli chodzi o Queen, Innuendo. Bez dwóch zdań, dlatego że 12 na 12. Powiem więcej, jeżeli Made in Heaven, bo rzeczywiście tak było, grupy Queen był odrzutem z Innuendo, bo taka była prawda, to pozazdrościć Freddiemu Mercury'emu wielkiej weny w trakcie straszliwej choroby, a właściwie na jej samym końcu. To dzięki temu, że ciężko chory pracował nad albumem Innuendo, mamy tak naprawdę drugi album, czyli Made in Heaven. Grupa Rainbow, solowy projekt Richiego Blackmoora, tylko i wyłącznie Rising. Chociaż cenię sobie również album Down to Earth, ale jednak głos Roniego Jamesa Dio jest mi bliższy od następnych wokalistów grupy Rainbow. Muzyczne cyborgi. Grupa, która powstała w roku 1962, do dzisiejszego dnia jest na scenie i ma się dobrze. Grupa The Rolling Stones. Tu miałem ciężki problem, żeby cokolwiek wybrać, ale szybko się w miarę z tym uporałem. I wybrałem, moim zdaniem, dla mnie dwie najważniejsze płyty. Oczywiście debiut, który uwielbiam za takie bardzo bluesowe inklinacje. To jest oczywiście oryginalne wydanie Dekki. Natomiast wielkim przełomem też dla mnie była płyta, to jest oczywiście 64 rok, wielkim przełomem była dla mnie płyta również grupy The Rolling Stones, Sticky Fingers, z charakterystyczną okładką z rozporkiem. Jest to amerykańskie wydanie z 1974 roku. Oryginalnie płyta ukazała się w 1971. Wyróżniłem tę płytę z tego względu, że jest tutaj dla mnie jedna z ballad wszechczasów. Ja wiem, że powinno się tu pojawić osławione Angie, które było dwa lata później, ale zdecydowanie wyżej, jeżeli chodzi o ballady Rolling Stonesów, stawiam utwór Wild Horses. Grupa Roxette, kolejna, na której się wychowałem. I co ciekawe, obydwie płyty, które pokażę, wydały również polskie firmy. Drugi album, Look Sharp, z takimi klasykami jak The Look, Dress for Success, Dangerous, czy Listen to Your Heart. Na polski rynek wydała firma Pronit. Tu mamy oryginalnego szwedzkiego Parlophona. Natomiast to był rok 88. Natomiast w 91 firma MGM wypuściła trzeci album Roxette, Joyride. Tu kolejny Szwed, First Press. No i tutaj oczywiście Joyride, Fading Like a Flower, Spending My Time. Trzy kolejne kapitalne numery. Album ukazał się w roku 1991. Moi drodzy, kolejny temat. Brian Ferry, ale z okresu Roxy Music. Przepiękne pożegnanie. Avalon. Kolejna płyta, która może się dla mnie nie kończyć i warto wspomnieć, że również wyszła na polskim wydaniu. Została wydana przez polskie nagrania i miała bardzo fajny numer SX 3000. Utwór tytułowy, absolutny majstersztyk. Grupa Rush. Nie mam za wiele, ale też coś wybrałem. Bardzo w stylu Black Sabbath przypadł mi do gustu debiutancki album grupy Rush, wydany w roku 74. Tych trzech gości naprawdę potrafiło grać. Szkoda, że jak w większości
kapel z tamtego okresu, czyli z lat 70., ten skład jest już niestety niekompletny. Lata 80., moi drodzy. Wokalistka, która też pewnego rodzaju dokonała parę lat temu coming outu, Samantha Fox. Samantha Fox. Jeżeli Samantha Fox, pierwsza i najlepsza jej płyta, Jive Records. Tutaj Touch Me, Do Ya Do Ya Wanna Please Me. Kapitalna płyta. Bardzo dobra płyta. Sandra. Można powiedzieć konkurentka Samanthy Fox, no ale w przypadku Sandry, no ta miała na swoim koncie większy sukces jak Samantha Fox. Jeżeli chodzi o Sandrę, jestem wybredny. Tylko pierwsza płyta. 8 utworów, absolutna legenda. In the Heat of the Night, Little Girl, I Will Never Be Maria Magdalena, czy Change Your Mind. Bardzo często wracam i bardzo lubię tę płytę. Geniusz gitary, Carlos Santana, też jestem wybredny. Stawiam tylko i wyłącznie na Abraxa, aczkolwiek mam jego prawie całą dyskografię. Za utwór Samba Pati, Oye Komowa, czy cover Petera Greena, Black Magic Woman. Bardzo lubię. Scorpions, grupa Scorpions. No tu jest trochę, bo wybrałem aż 4 albumy. Dla mnie najważniejszymi płytami Scorpions są oczywiście Love Drive z przepiękną balladą Always Somewhere. Tutaj nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że Scorpionsi to mistrzowie ballady. Blackout za takie klasyki jak Can't Live Without You, czy No One Like You i przepiękną balladę When the Smoke is Going Down. Album się ukazał w roku 82. No i oczywiście Love at First String, kolejny klasyk, Still Loving You, ballada wszechczasów. No i oczywiście Crazy World, wydany w 1990 roku. Wiadomo, Wind of Change i Send Me an Angel. Dwa kolejne kultowe numery. Włoski duet Scotch, dzisiaj już totalnie zapomniany, i płyta Evolution. Zyx Records, płyta dość rzadka na winylu i utwór, którego bałem się jako dziecko, Delirium Mind. Mam traumę słuchając tej płyty, pozytywnie mówiąc. No i kolejny rarytas z lat 80. Płyta dla mnie bardzo ważna. Grupa wydała tylko jedną płytę. Uwaga, wyszła reedycja, tutaj First Press. Silent Circle, N01. Pierwsze tłoczenie firmy Blow Up, no i ich wielkie przeboje. Touch in the Night i oczywiście Stop the Rain in the Night. Dwa wielkie przeboje. Klasyka. Płyta naprawdę bardzo, bardzo rzadka. Wspominałem na temat solowych dokonań Stinga. Za jego najlepszą płytę uważam Nothing Like the Sun. Nie bez przyczyny, dlatego że mamy tutaj to, co właściwie najważniejsze w solowej dyskografii Stinga. Englishman in New York, Fragile, czy moi drodzy, bardzo ciekawy cover utworu Jimiego Hendrixa Little Wing. Płyta również ukazała się w Polsce. Bardzo dobra płyta, żartuję oczywiście, do ustawiania antyskatingu, dlatego że przy hamulcu jest masę miejsca. Oczywiście nie radziłbym tego robić na epokowych płytach. Ten Years After, grupa totalnie zapomniana. Mój ulubiony album Cricklewood Green za utwór Love Like a Man. Tina Turner, babcia rock'n'rolla, nieodżałowana,
89 rok i płyta Foreign Affair. Za utwory Simply the Best, za oczywiście Look Me in the Heart, który uwielbiam, i za I Don't Wanna Lose You i tytułowe Foreign Affair. Taka niby płyta popularna, ale też może się dla mnie nie kończyć. Transix, Living on Video. Też jako dziecko bałem się utworu tytułowego. Dzisiaj bardzo lubię tę płytę. Też rzadka, dosyć. YouTube, nie będę oryginalny. Joshua Tree, Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For i With or Without You. Trzy absolutne klasyki, aczkolwiek płyta też z gatunku tych, które mogą się dla mnie nie kończyć i naprawdę często do niej wracam. Grupa Ultravox, Lament, stawiam wyżej, jak przereklamowaną Wienę. Dancing with Tears in My Eyes, kapitalny singiel promujący arcydzieło tej grupy. Grupa Uriah Heep. Miałem problem z pierwszymi pięcioma płytami, postawiłem na czwórkę. Demons and Wizards. Kawał dobrego, rasowego, rockowego grania. Jeżeli chodzi o solowego Vangelisa, Rydwany Ognia. Płyta, którą zaraził, którą Franciszek Walicki zaraził Tadeusza Nalepę i dzięki której w jakimś sensie pojawił się styl grupy Breakout. Vanilla Fudge musi być. Kultowy dla mnie album. Whitesnake, Sleep of the Tongue, 87 rok. Też się zastanawiałem, bo mam kilka płyt. Postawiłem na to, może dlatego, że to była pierwsza płyta Whitesnake, jaką kupiłem. The Who, nie może być inaczej. Tommy, dla całokształt, ponieważ jest to koncept album. I oczywiście Quadrophenia. Obydwie płyty wydane na labelach Track Record. Kolekcjonerzy doskonale wiedzą, o jakich labelach mówię. To są traki. Moi drodzy, grupa Yes. Kolejna dla mnie kultowa grupa wykonująca rock progresywny, który tak uwielbiam. Dla mnie ich najważniejsze płyty: Fragile, Close to the Edge, którą mógłbym zajechać po prostu. Tak ją lubię. Raptem 3 numery, 38 minut, ale po prostu sięgnęli tutaj totalnego absolutu. I płyta, która jest dosyć ciężka do przesłuchania, ale serdecznie polecam. 4 utwory 20-minutowe. Tales from Topographic Oceans. 2 longi. 4 utwory, każdy po 20 minut. No i oczywiście z sentymentu cyferki 90-125. Bardzo lubię. I ostatnia dla mnie ważna płyta, litera Z. Słynni Brodacze, czyli ZZ Top. Jeżeli ZZ Top, Fandango. Za mój przekochany utwór Blue Jeans Blues. I popatrzcie, wyszła ponad godzina. Dziękuję serdecznie.